Gra roku 2022 i tak, jest to Stray. Tak więc drodzy widzowie, nikt nie spodziewał się, że zagram w tą grę, ale musiałem ją po prostu, musiałem ją sprawdzić, ponieważ wszyscy ją zachwalają, wszyscy w nią grają i wszyscy twierdzą, że jest to gra roku 2022. Więc jeżeli też tak uważacie, zostawcie łapę w górę. Jestem ciekaw, ile osób uważa, że gra o kocie jest najlepszą grą tego roku. Mam nadzieję, że jest was dużo, bo podobno naprawdę gra jest genialna. No i oczywiście, że jesteś nowy, drogi widzu, zapraszam cię do zostawienia subskrypcji na kanale. Kliknij czerwony przycisk po więcej tego typu fantastycznych serii. A tymczasem lecimy ze Stray. Będzie to miniseria na naszym kanale i od razu mówię, odcinki będą giga długie, więc dzisiejszy odcinek prawdopodobnie będzie mega, mega długi. Czyli prawdopodobnie będzie trwał godzinę, po prostu. Zobaczymy, czy dam radę, czy głos mój da radę. Jeżeli da radę, to będzie fajnie. To jestem pewien, że na pewno wyjdzie fajny odcinek, a jeżeli głos nie da rady, to może być kiepsko, tak więc oglądajmy. Na razie zapowiada się fajnie, ja tutaj troszeczkę mam za głośno, ale jak już w montażu, to wszystko wam ładnie ustawię. Więc tak, ogólnie żyły sobie kitki w wesołym, no może nie aż tak wesołym, pięknym świecie, w którym nie ma ludzi, z tego co wiem. No i jeden z kitków jest jakiś wyjątkowy. Totalnie nie wiem, o co chodzi, wiem tylko jak wygląda, no bo wiecie, screeny, gdzieś gameplaye, coś się rzuciło w oczy. I to jest ten na środku chyba, nasz kotek, więc będziemy musieli go nazwać. Nie wiem, czy chcecie go nazwać w komentarzach, ale ja go na razie na dzisiejszy testowy odcinek nazwę Filuś. I tak, wiem, że był Filuś i Kubuś w Cupheadzie, ale imię Filuś jest po prostu genialne dla tego malutkiego naszego kociaczka. Tak więc ruszamy i możemy pogadać od razu z innymi kotami. A w zasadzie to pobawić się z nimi, no bo koty nie gadają. Koty po prostu bawią się swoimi ogonami, na to wychodzi. I po prostu wesoło spędzają czas. Więc tak się zaczyna nasza przygoda. Całkiem wesoło i ogólnie chyba pada deszcz, z tego co widzę, jest burza, więc gadajmy z naszym drugim kumplem. O, tu już jakaś zabawa. Nieźle, całkiem fajnie się to zapowiada i naprawdę gra jest na tyle genialna i na tyle fajna, że każdy po prostu, kto w nią grają, zachwala, więc no po prostu ja muszę zagrać, co nie? Dobra, tutaj mamy jakieś ocieranie się. Kotki! Ale słodziaki. No i dobra, i co teraz musimy zrobić? Zeskoczyć? Nie. Gdzieś pójść? Chyba tak. Zobaczmy, jestem ciekaw, bo naprawdę jakby nigdy w to nie grałem, więc nie mam pojęcia, co to się robi. Nie mam pojęcia, co to się robi. Ale chyba musimy iść spać. Tak, tak. Mamy wszystko ładnie pokazane. Dobra, ja po prostu może jestem trochę głupi, nie kumaty, ale jak już coś załapię, to na pewno załapię. Tak więc musimy iść spać i prawdopodobnie przeczekać deszcz. Ciekawy początek gry, muszę przyznać. I sorry, od razu mówię, że ten odcinek nagrywam dzisiaj o 18:29, więc jak wy go oglądacie, to jest prawdopodobnie 20, więc przepraszam was, że dzisiaj odcinek się pojawił tak późno, ale po prostu są upały, nie mam czasu i no i tak wyszło. Ale słodko, nasz Filuś sobie siedzi tutaj. Dajcie znać w ogóle, czy chcecie mu nadać inne imię, czy Filuś wam odpowiada. To jest wasze zadanie w komentarzach. A tymczasem burza minęła i wyruszamy na fantastyczną przygodę naszego małego Filusia. Okej. Tam jest jakby kot władca, tak to wygląda. Nie wiem czemu, takie mam skojarzenie. Przywódca stada. No dobra, no nieważne, no zobaczmy co się wydarzy. To są tylko moje przypuszczenia, więc mogę się mylić. Ale kotki zobaczyły, że jest ładny dzień, więc pewnie idą na polowanie, tak obstawiam. Takie mam przeczucia. No, więc jak mówię, będzie to miniseria, ponieważ nie będę chciał robić jakby dużo odcinków po pół godziny. Za murem, to jest chyba pierwszy jakby taki epizod albo pierwszy rozdział, coś na tej zasadzie. No, mówię po prostu, że nie chcę robić długich odcinków takich, wiecie, w sensie długich, boże, krótkich nie chcę robić, a spamować nimi, czyli nie wiem, odcinki po pół godziny i wyszłoby pewnie 12-13 odcinków. Chcę zrobić taką miniserię, ponieważ nasz grafik jest bardzo zapełniony, więc musicie mi wybaczyć, ale będą odcinki godzinne, więc jak ktoś nie da rady na godzinę cały odcinek obejrzeć, a obstawiam, że raczej obejrzycie, bo ten kanał właśnie po to powstał, żeby były takie dłuższe odcinki, to po prostu podzielcie go sobie i obejrzyjcie dzisiaj połowę, jutro połowę i tyle. A tymczasem dam sobie muzykę głośniej, bo muszę się wczuć w klimat gry, w klimat bycia kotem. Tak jest. Naciśnij kółko, aby miauknąć. Miałknąłem! Sukces! Idziemy. Okej. O, pierwsza przeszkoda. Hops. Ez! Widzowie, ez! Poszło łatwo.
Druga przeszkoda. X. Oh yeah. Drzewo. Ostrzenie pazurków. Wow. Ej, ja chcę poostrzyć jeszcze. Chwila, bo nie poostrzyłem. Tak jest. A jak drapiemy? A tak drapiemy. A musimy spamować. Aaaa. Walka. Dobra, pazury naostrzone, to lecimy. Lecimy na myszy. Nie wiem, czy to będą myszy, ale no coś te koty muszą jeść w tym, z tego co wiem, dystopijnym mieście, czyli takim bez ludzi. Jeżeli się mylę, poprawcie mnie, bo nie czytałem dokładnie opisu gry, więc nie wiem za dużo. Typowy kot. Pije z kałuży, no bo co innego może zrobić, tak? W tym świecie i tak nie ma czystej wody, więc chociaż ta z kałuży będzie w miarę okej. No dobra. Tak więc lecimy dalej. Dam, dam. Ależ ładne. Coś czuję, że ta gra będzie bardziej na powdziwianie widoków niż niż po prostu na jakieś hardkorowe granie, wiecie. Szkotku. Mrrr. Słodkie kotki. Dobra, koniec tej miłości. Lecimy dalej. A może tu będzie wojna? Nie wiem, co tu będzie w sumie. To będzie naprawdę ciekawe, więc jakby... Mam nadzieję, że będziecie śledzić całą serię jakby na odcinkach i obejrzycie do końca, bo... No będzie mi na tym zależało, bo nie ma co ukrywać, jest to dość wyjątkowa gra. Dość specyficzna, odbiegająca troszeczkę od klimatów tego, co zazwyczaj ogrywamy. Więc jestem ciekaw... Mogę na to wskoczyć. Wow. Oczywiście z tego co wiem, można tutaj mnóstwo jakichś takich aktywności kocich robić, ale od razu mówię, jak to ja nie odkryję wszystkiego i wiem, że będziecie pisać mi w komentarzach. Admiro, wspominałeś ten dywan, bo na tym dywanie da się poostrzyć pazurki. A ja powiem, no sorry, nie wiedziałem, głupi jestem. Na tej zasadzie. Ale nieważne. Lecimy naszym filusiem, pięknym kotkiem. Chociaż, jak można nazwać rudego kota? To jest rudy kot chyba, co nie? Jakoś tak... Nie mam pewności co do tego. No chyba rudy jest, dobra, to filuś będzie i tyle. W sensie, no, możecie zmienić nazwę w komentarzach. Ja oczywiście komentarze przeczytam, bo drugi odcinek prawdopodobnie będę nagrywał po wrzuceniu tego, więc będę wiedział, co mniej więcej napisaliście. Więc jeżeli chcecie filusia, no filuś podniósł ogon, no to jest chyba znak, że chce być filusiem. A chyba, że chcecie innego, inną nazwę, to musicie dać w komentarzu oczywiście. A tymczasem nasze koty idą dalej. Pięknie. Ładny świat, powiem wam szczerze. Taki bez ludzi. Tajne przejście. Ua, nie wiedziałem, że koty tak robią. A. L2, by obserwować. O, dobra. Idą koty. No, trochę niebezpieczne kotki. Trzeba by na pewno chcecie, tak? I tam trzeba skoczyć. Dobra. A nie, one czekają na mnie chyba. Hops. Wysoko. Ale chyba się stąd nie da spaść. Dobra, kończymy grę i skaczemy w przepaść, widzowie. Nie mógłbym tego zrobić. To byłoby strasznie złe. Skąd w ogóle takie myśli miałem? O, jest cutscenka. Dobra, już wiadomo co się stanie. Ta rura się urwie, patrzcie, no bo ewidentnie nasz kotek spadnie. Oj, oj, oj. Ale cinematic ładny. Oj, oj, oj. Jezu, jak patrzą na niego z pogardą taką. Nie, nie patrzcie na niego tak. Ajajaj. No i nie ma kotka. Sadgę dla kotka. O! O, wow! To dość bolesny upadek. Co mu się stało w ten... w ryjek? Coś miał takie, jakby takie kreski dziwne. O co chodzi? Kotku. O nie! Kotek kuleje. Tylko nie to. Dobrze, to tylko gra. Monka S. Oj. Dojdzie do siebie z kotem. Albo i nie. O, o. Nie wiem, że ta gra już się kończy. Nie, 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 nic z tych rzeczy. Widziałem gameplaye. To nie jest tak, że kotek tutaj... Nic się nie wydarzy złego na pewno. Coś tu jest, coś się rusza. Jakieś śmietniki się ruszają. What the hell? Aha.
Kot został wykryty. Albo... Co to jest? Czy to były jakieś roboty, czy co to było, ej? Dziwne, totalnie dziwne, powiem wam szczerze. Wstawaj, Filuś. Proszę. Okej. Ty, już działa noga. Naprawiła się. Jest! Sukces! Kotek żyje. Dobra, uff. Trochę pobolało, pokulał, ale przeżył. To najważniejsze. O, tak. I my musimy się dostać. Tak, bo to jest to zniszczone miasto. Okej, czyli tam, gdzie byliśmy wcześniej, to był taki jakby górna część i ta ładna. A tutaj... Nieudany skok. Achievement. Ulala. Martwe miasto. A tam na górze była jakaś inna nazwa. Okej. Siema. Jesus. Patrzcie, widzowie, tak skończymy, jak nie będziemy segregować śmieci. O, tak będzie wyglądało nasze miasto. Robaczki jakieś. Rowery porozwalane, śmietniki. Hops? Nie, nie hops. Hops? Nie hops. Hops. Dobra, tu jest hops. No to hops. I przez siatkę? Nie. Ej, ej, ej. Tak. A nie! Ty jak hopsnął wysoko. Cześć, kamero. Miałknę. Kamera mi odkiwała! Co jest? Nie wierzyłem, że takie coś się tu wydarzy. Dobra, kotek. Idziemy dalej. Eksplorować. Jakie tu są rzeczy w ogóle. To jest cyberpunk, widzowie. To jest ewidentnie cyberpunk. Albo caterpunk. Kurde, to jest człowiek? Nie. Z robot. Dobra, to jest jakiś robot tutaj. Ops. Koty siadają na murku. Ten też usiadł. Ej, wszystko się zgadza. Dobra. Idziemy dalej. Lala. Smutna muzyczka w tle przygrywa. Łezka wokół się kręci. No idealna gra roku 2022. Help! Help? Myślałem, że to jest piekło. Dobra, to jest pomoc. Ktoś potrzebuje pomocy. Ale kto? To jest dobre pytanie. Ops. O, ślepy zaułek. A nie! Ops, tu można sobie skoczyć. O, chyba zaraz Admiro znajdźkę znajdzie. Wiecie? Albo i nie. Dobra, tu. 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 I na działający wentylator? Okej. Okay. Właściwie na klimatyzator. Sekretne przejście. Follow me? Okej. Okay. Musimy iść za głosem kotka. A w zasadzie za głosem... elektroniki. Tu coś jest. Wiecie? Trójkąt. Wiaderko! Ej, to chyba będzie potrzebne. Mądry kotek. Ale po co mu wiadro? Tu. Albo tu. I tu. My musimy je gdzieś zrzucić. Nie, no aż taki taki. A, tu je zrzucimy, patrzcie. Ops, i zrzuć. Sprytne! No, by pociechało kota. Dobra, czyli tędy musimy przejść na pewno. Dobra. Jumpscare. Ej, myślałem naprawdę, że coś się wydarzy. Aha! Czas na małe kocie aktywności, czyli zrzucanie przedmiotów z różnych rzeczy. Ciekawie, ciekawie. Dobra, zaskoczmy tutaj. Jak gdyby nigdy nic. Up. Up. Dobrze. Jestem kotem, to mój obowiązek. Zrzucić wszystkie puszki. A potem skoczyć sobie tu. I tu. I gra mówi low FPS time. Doczytywanko. Pa, to są te. To są właśnie coś takiego, muszę kupić, widzowie. To są takie metalowe pręty, żeby ptaki nie siadały na klimatyzatorach albo na balkonach. U mnie siada milion gołębi i mam cały zasrany balkon i cały zasrany parapet. Tak? Parapet. Pod oknem, czy jakoś tak. No i niestety będę musiał to zrobić. O! Ty, ta gra jest łatwa. Na razie nie ma jakichś żadnych większych problemów. Ja tu myślę sobie, kurde, jakieś zagadki, skomplikowane te sprawy. A tu łatwo. I w ogóle myślałem, że gra jest po angielsku, wiecie?
Chociaż nie, jest Follow Me na ekranie. Nie mówcie, że to jest ten typ gry, proszę, żeby to nie był ten typ gry, gdzie po polsku mamy tylko menu główne, a całą resztę mamy... dywan. To jeszcze widziałem gdzieś u kogoś, jak ktoś grał. Podrapmy ten dywan i to mocno. Swoją drogą ktoś złapał gumę w rowerze, jakbyście nie zauważyli. Dobra, koniec drapania dywanu. Czas na łóżko. Czy jeżeli wejdę w farbę i pójdę na dywan, to czy zostawię ślady? Tak jest, kocie łapki. Idealnie. Ops. Wszystko możemy zrzucać. Ach, jestem w swoim żywiole. Fru. Jo. Dobra, jednak się nie da. Mogę coś jeszcze zrzucić? Sekretna mapa. Nie mam pojęcia, dokąd prowadzi. Dobra. Idziemy. Woda. Dobre pićku. Z daleka wyglądało jak takie miejsce do spania dla kota, nie wiem czemu. Idealne, dobra. Ale telewizory mówią... Idź tam. Dobrze, Filuś, idź tam. O. Więcej skrzynek do skakania. Nie mówcie, że mam zejść w pod ten. Chyba tak. To jest najinteligentniejszy kot na ziemi, naprawdę. O, wow. Siema. A, bo to jest zrobione specjalnie dla mnie chyba. Robaczki! Cześć, robaczki. Tu coś jest. Skocz. O, czyli możemy sobie siadać na murku. I zrzucać butelki. Klasycznie. Klasycznie, standardowo. Dobra, chodźmy dalej. Bo tutaj czeka na nas więcej robaczków. One wyglądają jak te. Headcraby. O, kurde, coś tu było. Co jest grane? Jak się zdęknąłem. Myślałem, że tu nie ma nic jakby... Robot jakiś. Oj, oj. Właściwie... Był robot. Z jedną ręką. O, panie. Co mam zrobić? Ożywić go? Nie wiem jak. Dobra, idziemy dalej. Szukamy. Musimy znaleźć prawdopodobnie sposób na ożywienie robota. Ale... Problem jest taki, że... There is no... Nie wiem, nie umiem angielskiego. Na tym się skończy moje zdanie, okej? Okay? Dobra. Robocie, wstawaj, bo ja nie wiem, co robić. Halo? Miałknę na nie, nie działa. Nie, dobra, musimy pójść tutaj, ewidentnie widać, tak? A, to jest otwarty śmietnik, więc nie możemy, czyli na ten. I teraz tu, o, mamy to, dobra. Czyli po prostu na górę musieliśmy pójść. Sprytne. Kocia główka się świeci, znaczy, że musimy... w sensie jest zapis. Aaaa! Dobra, rozwaliłem wszystko. Okej, mamy cutscenkę, więc coś tu się wydarzy prawdopodobnie. Co to za miejsce? Więcej headcrabów! To jest jakaś armia. O-o! O-o! Kłopoty! Ucieczka! Ucieczka! R2, żeby biec! O nie! Przyczepiają się do mnie! What the hell? Ole akcja! Wynocha, wynocha! Co jest grane? Te roboty są jakieś nienormalne. W sumie nie wiem, czy to są roboty. Wyglądają jak roboty. A! Run! To do dom! Ucieczka! Głupie headcraby! Wzięły się na mnie! Na tyłku mi siedzą! Co jest grane? Jesteście gorsze niż Hagiwagi, naprawdę, przysięgam. Dobra, uciekamy stąd. Aaaa! Wlazłem w jednego w ogóle. Ale one są jakby takie niby roboty, ale jednak... O nie, o nie. Niby roboty, ale jednak to nie są roboty, jak z tego co zauważyłem. O, tam nie, dobrze, tam nie poszedłem. Widzieliście tam ile ich było, po prawo. Dobra, run, run. To są jakieś roboty połączone z robalami, bo to ewidentnie widać, że to jest połączenie i robota, i jakby materii jakiejś takiej dziwnej. Hops! Naura! Naura! Skończyło się, już mnie nie dorwiecie. Dużo telewizorów. Kot! Idź w lewo, znaczy w prawo, ja jakby widzowie mylą mi się kierunki. Miałkłem. Miałkłem na znak, że okej. Okay. No dobra. Look at that! Ej, jest tu ten, czekajcie, jest tutaj...
Nie ma... Ojojoj, dobra, okej. Myślałem, że jest jakby tryb fotograficzny do robienia zdjęcia kitku, ale chyba jeszcze nie zaimplementowali tego, na to wychodzi. Szkoda. Bo to by było naprawdę przydatne w tej grze, nie ma co ukrywać. To tutaj chyba. Teraz na spokojnie tu, jak... Coś tam było, ja przegapiłem. W ogóle zapomniałem o tym trybie rozglądania się, to jest ważne. O nie, tylko nie ta deska, błagam, tylko nie ta... Kotku, dobrze, dobrze, przeżyliśmy deskę, to jest najważniejsze. Ops. Deska była... Ramen! Idziemy na ramen kotem. O, wow. Albo to po prostu moja wyobraźnia. Trójkąt. Ty, mądry jestem. Mądry kot ze mnie. Tu i tu. I teraz w prawo znowu. Mam wrażenie, że w tej grze głównie każe nam ta gra iść w prawo. Chodzimy. Pralnia. Jest safe, czyli coś się wydarzy. Jestem gotowy. Na razie nic tu nie ma. To chyba dobrze, widzowie. Radio X. X. Może ja muszę stąd i w tę stronę skoczyć. Nie? Czyli po prostu mogę... A, wejść na to. Naciśnij trójkąt, coś... Jak miałknę, to Will z tamtej, z drugiej strony daje nam znak. Wow, to by pomyślał, co nie? Tutaj, dobrze. Ale jak? Ty, jestem tylko kotem, nie umiem latać. Jak ja mam tam wleźć? Tutaj, tu widzę, jest deska jakaś, to może to chociaż. Nie? Tu. Też nie? Ej, to już jest trudniejsza zagadka, na myślenie trochę. Dobra, w środek. Patrzcie. Admiros pomyślał. Aha, i chyba... I da się stąd. Dobra, dobra, zrobiłem to. Teraz tu. Hit, myk. Jesteśmy. Ops. Fascynujący stolik. Nie ma co, nie ma to tamto. Okej. Okay. Where now? Chyba muszę zejść tutaj jakoś. Jak miałknę? Oj, oj. Lampeczki były tam, więc raczej tam nie musimy iść, czyli bardziej musimy iść w tym kierunku. Czyli po prostu mamy zejść sobie tutaj. Jezu, nie pomyślałem o tym, że mogę po prostu zejść, bo to jest drugi budynek. Okej, okay, ciekawie. W ogóle da się biegać? Da się biegać. Szarżo! Dom, dom, dom! Ale skok... A! Oj, jakie to było głupie! Ej! Jakby ta gra pomyślała, że jestem tak głupi i naprawdę zrobiła to specjalnie, czyli przez to, że biegłem, zepsuła się deska, to by było piękne, ale chyba tak po prostu miało być. Dobra, wracamy. Wracamy na dobre tory, na szczęście. O! Ładny napis! O, te kolory! Wow! Robią wrażenie. Dobra. Hops. I hops. Pięknie. Dobry kotek. Dobry kotek. Oj. Teraz gdzie? Na dół? Ty, kotku, bo ja nie wiem. A, czyli jednak na górę jeszcze raz, bo jest deska, patrzcie. Tu jest deska i trzeba ją przewrócić. Myślałem, że weźmie tak tylnymi łapkami. Skopnie tak. Dobra. Nie, już nie szarżuję. Koniec, koniec. Tylko wolny spacer, bo szarżowanie kończy się źle w moim przypadku. Ja nie chcę, żeby coś się w tej grze kończyło źle. O nie, ta gra może mieć... Może mieć... Ej, ta gra... Napiszcie mi, widzowie, jeżeli ktoś wytrwał do tej 24 minuty tego nagrania. Napiszcie mi, czy ta gra ma jakieś różne endingi, ale bez spoilerowania, okej? Okay? Bo jeżeli ta gra ma różne endingi, to może być bad ending, gdzie kotek umiera. A tego endingu byśmy nie chcieli zrobić. Ewidentnie. Więc ostrzeżcie mnie, to będę się może bardziej starał. Tu chyba. Nie wiem, czy ja dobrze idę w ogóle. Bo się tak wyłączyłem. Dobrze, idę na pewno. Tutaj, tutaj, tutaj. Wow. Dobra. Ulala.
chyba nie. A może? Ty, tu jednak. My cały czas w górę idziemy. Może wrócimy do naszych przyjaciół. Może to właśnie na tym to polega. Jak wysoko, kocie. O! Się zgięło. Nie wolno tak robić, gierko. Zginać się w nieodpowiednim momencie. Dolar przekreślony. Zakaz pieniędzy, dobra. Tylko kot się przeciśnie przez tę bramę. I to właśnie ja to zrobiłem. Szarżo! Nie, jednak nie. Spokój, spokój. Ostrożnie. Aha. No dobra. Czyli... albo to musimy wyłączyć, albo znowu skorzystać z mocy wiaderka. Tak wygląda... przynajmniej to miejsce na takie wygląda, gdzie musimy... coś zrobić. Mełkno... trójkąt. Ha! Wyjąłem baterię! Patrzcie, technologia doszła tak daleko, że ludzie wyginęli, ale ich baterie dalej są dobre. Tymczasem nasz świat, telefon, wytrzymuje jeden dzień i musisz go znowu naładować. A tutaj niekończące się ogniwa. Coś pięknego. Dobra, chyba po prostu tutaj na to wychodzi. Nice. Uuu, mieszkanie. Fajne mieszkanie. Ej, no ale to miał być cyberpunkowy świat, a to są komputery. No, kineskopowe ewidentnie. Coś tu nie gra. Niezły ktoś miał mieszkanko. No. O, chyba nawet tędy muszę przejść. Ale się nie rozejrzałem się tutaj, bo chciałbym się bardziej rozejrzeć w tym miejscu. Ładnie, ładnie. Trochę pozrzucamy mu tutaj. Wiem, że tak nie powinno robić, ale jestem kotem, więc proszę mi wybaczyć. Kręciłem się. Ops. Ops. I hops. Potrzebuję pomocy. Ej, czyli ta gra jest jednak po polsku. Wait a minute. Może dali spolszczenie? Czekajcie, bo mi się wydaje, że ja gdzieś widziałem gamę play. Dane uszkodzone potrzebuje pomocy. My. Wydaje mi się, że gdzieś oglądałem u kogoś, że fragment, że było po angielsku, ale to może mi się wydawało. Chyba, że dodali, bo dzisiaj był update w ogóle tej gry. Może dodali język polski i mi się przyszczęściło. To by było fajnie. A w ogóle możemy chodzić po klawiaturze. Tarararara. Yes. Otwórz drzwi, aktywuj, znajdź budowlę. Ta. Typowy kod na klawiaturze. Pyk. Otwórz drzwi, aktywuj, znajdź obudowę. Mogę jeszcze coś napisać? Yes. Dobra, to chyba tyle, co możemy. No to wychodzi. Czyli musimy otworzyć te drzwi, to jest nasza misja. Trudna misja do wykonania nas czeka. Tak więc, musimy coś zrobić. Ale pięknie. Miałknąłem. Kotek. I to taki, co łapką rusza. Jak się na niego popatrzymy, coś się wydarzy? Nope, nic. Okej, okay, dobra. Chyba widzę, co musimy zrobić. Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery ogniwa musimy znaleźć. X. O, sekretne się coś przejście robi. Dobrze, maszyna kodująca. Ops. Pierwsze ogniwo. Cześć, kamero. Jest tutaj. Mądry kotek. Jeden. Telewizorek włączony. Świetnie. A one będą tu pewnie porozrzucane w tym pomieszczeniu. Dobra. Ops. Kamery mówią nice. Czyli ktoś tutaj musi być. I ktoś musi wiedzieć, że my mamy specjalną misję. W sensie on nam daje specjalną misję. Dobra, dwa ogniwa mamy. Where trzecie? Where jest trzecie ogniwo? Dobre pytanie. Kotek musi pomyśleć. Where jest trzecie ogniwo? Tu jest wajcha jeszcze. Jeszcze jedna wajcha. A nie, to jest ta sama chyba. Tu jest! Give me that. Dobra, mamy trzecie. Jeszcze jedno ogniwo i mamy to miejsce z głowy. Tu jest jakieś urządzenie. Nie mam pojęcia, gdzie jest ostatnie ogniwo. To mnie martwi. Gdzie byłoby ostatnie ogniwo, gdybym miał je schować? No tutaj. A nie, tu już byłem. To już sprawdziliśmy. Krzesło nie sprawdziliśmy. O, oj żabka. Kuraken. Problem? Sezon pierwszy. Sezon pierwszy żab. No.
Dobra, tu musi być, no ewidentnie gdzieś tutaj. A najgorsze jest to, że nie mogę skoczyć tam na górę, czyli... Czy to nie to miejsce? What? No, to mamy ciekawą zagadkę, powiem wam szczerze, ponieważ... Gdzieś tutaj musi być ukryte ostatnie ogniwo. Najgorsze jest to, że go... Ja nie widzę, po prostu go nie widzę. Jakby totalnie się gdzieś przede mną schowało. Zastanówmy się. Gdybym był ogniwem, to gdzie bym się schował? Tu? Tam na górze też już byłem. Aktywujmy tą dźwignię jeszcze raz. Może tu? Nie. Dobra, wejdźmy na górę i rozejrzyjmy się, bo da się tutaj wejść. Więc ewidentnie warto będzie tutaj sprawdzić. Nie ma nic tam. Kurde, no to gdzie jest te cholerne ostatnie ogniwo? Dobra, widzowie, chodząc niczym kot. Zazwyczaj koty tak robią. Chodzą w kółko, patrzcie, patrzcie. Chodzą w kółko, miauczą, nie wiadomo o co chodzi. Tak samo ja chodziłem tutaj i miauczałem, żeby znaleźć ostatnie ogniwo, które było po prostu w tym miejscu. Just like that. Po prostu, w tym miejscu było ostatnie ogniwo, którego tak bardzo szukałem. I mamy to. Wszystkie ogniwa zostały włączone. Proszę mi aktywować tajne pomieszczenie z moimi przyjaciółmi kitkami. I tak oto w ten oto sposób nasz kochany Filuś trafił do tego miejsca, gdzie robot po prostu, że tak powiem, zażywał kąpieli wirtualnej rzeczywistości. Ops. Aha, zrzuciłem mu głowę, to nieźle. Halo? Żyje tu ktoś? Mam coś nacisnąć? A może założyć mam to? X. O! O! Znalazłem. Up! Dron! Bum! Wyrzuciłem drona, po prostu. Siema. O! Ty, ja mam coś z tym zrobić. Tu? Może na głowę? A to może do prądu? Co ja mam zrobić z tym małym dronem? Ej! A może tutaj? Ta, świeci się jak bum cyk cyk. Aktywowałem drona! To już oficjalny, widzowie, dron został aktywowany. Ładuje energię. Ale słodziaczek. B12. Ty zepsuty chyba. Au, au, au. Niezłe cinematikowe te. Fajne, fajnie. Cinematikowo to wygląda. Jestem pod wrażeniem. Ale słodziak. Ej, przypomina mi się, taki film stary był. Bez baterii nie działa. Chyba jakoś tak się nazywał, pamiętam. Też latały takie właśnie spotki małe. Bardzo fajny film, polecam, ale to jest jakby film z 94 roku bodajże. Ty, kotek, Filuś. Nieładnie tak bić drona, to nasz nowy kumpel. Jedyny w tym świecie. Aha. Mówi do nas, znaki zapytania. Zadziałało, jestem wolny, dziękuję. Ej, przysięgam, że widziałem, jak ktoś grał i grał po angielsku. Nie wierzyłem przekazom z kamer. Kod w martwym mieście. Ja nie pamiętam, jak mam na imię. Wygląda na to, że moja pamięć jest uszkodzona. Tak długo byłem uwięziony w elektronicznej sieci. Wiem, że pracowałem dla naukowca, który tutaj mieszkał. Póki co mów mi B12. Tak mam napisane na obudowie. Okej, czyli ten robocik pracował dla jakiegoś naukowca. Martwe miasto jest niebezpieczne, ale ty chyba wiesz, jak sobie poradzić. Zabierajmy się stąd, za mną. Ty, to jest najbardziej zaawansowany robot na świecie. On rozmawia z kotem. Ten klucz otwiera drzwi, akurat to jeszcze pamiętam. Ondrze, pozwól, że się tym zajmę. Dobrze, zajmij się tym, robociku. Bardzo dobrze. A to ty zrobiłeś. Bateria już prawie na wyczerpaniu. Podejdź tutaj. Nie, robociku. Musisz go założyć. Okej? Okay. Aha! Pff. Kot zdech! O nie! Nie, no zareagował identycznie jak kot! Co jest? Ej! Pamiętam, jak byłem dzieckiem, kiedyś przykleiłem kotu taśmę na plecy. Nie róbcie tak ogólnie, ale właśnie tak koty reagują, jak mają coś na plecach. One każdym włoskiem tej swojej sierści na plecach czują to! Dopiero po jakimś czasie się przyzwyczają. I się przewracają z niewiadomych przyczyn. No, to jest totalnie dziwne, ale tak niestety koty mają.
Ty, dywan z robotem, ale numer. Nie jestem w stanie iść! Dobra. Gdy miałczą, bo mnie to denerwuje na plecach. Co to w ogóle jest? Ten plecak zaprojektowano z myślą o małych czworonogach jak ty. Niewygodnie ci, nie martw się, przyzwyczaisz się. Zdigitalizowałem klucz, umieściłem go w plecaku. Zdigitalizowałem, wiecie co znaczy? To znaczy, że zmienił go z materii w niematerię. Tak, no, tak właśnie zrobił, to jest, ja jestem mądry. Mamy klucze, zbadaj. Tak, to są klucze z dyskiem twardym. Ciekawe, ciekawe, przestań badać. Wspomnienia w ogóle mamy. Czujniki wykrywają dane wspomnień w pobliżu, 0%, dobra. Łatwizna. Jeśli kiedykolwiek zainteresuje cię jakiś przedmiot, możesz mi go pokazać lub innym, jeśli ich spotkamy. Teraz wydostańmy się z tego mieszkania. Okej. Ale najpierw muszę poostrzyć pazurki. Dobra, szykujemy się na wojnę, widzowie, więc jakby wiecie, pazurki zawsze muszą być ostre. Up. Wybierz przedmiot do użycia. Dobra. Fajnie, mamy robocika. Użyj latarki? Ale masz baterię na wyczerpaniu. O, wow! Ale koty widzą w ciemności, więc nie potrzebuję latarki. Dobra, jednak koty nie widzą w ciemności. Zmiana planów. Okazało się, że koty nie widzą w ciemności. O, fascynujące. Ops. Chyba nie zadziała to w ten sposób. Siup. Hehe. Kod równa się 3748. 3748. Czy ja muszę to zapamiętać? Tak jest, muzyka grana. 3748, 3748. Dobra, nie zapomnij, nie zapomnij. 3748. Ale blisko, dobra. 3. No, come on! Nie! 3748. Jeboj! Mamy to! Kod został poprawnie umieszczony w panelu. Otwieramy wrota do nowego świata. A w zasadzie to do dalej tego brudnego świata. Spójrz na to miejsce. Ta winda w oddali. To chyba ważne. Musimy iść w górę. Ok. Winda w oddali. Wait a minute. To jest chyba winda w oddali, co nie, widzowie? Ta, to długie to musi być winda. Ewidentnie, X. Chodzimy. Geronimo! Ole jazda! Najodważniejszy kot w tym universe. Tak jest. O, wow. Wyczuwam niebezpieczeństwo. Widzicie, to jest jakieś... To jest jakaś choroba tutaj. Upadło to miasto. Brr. A nie można żadnych triksów robić. Mamy latarkę i mamy też cutscenkę. Czekaj, pamiętam obszar na zewnątrz. Dobrze. Mam wrażenie, jakbym już tam kiedyś był. Czy to stamtąd pochodzisz? Tak. Obiecałem komuś, że się tam udam. Tylko komu? Człowiekowi może. Ta kartka pocztowa była inspiracją dla muralu. Zabierzmy ją. Sam zbierzmy. Nie przeczytałem na szybko, wiecie, widzowie, czytam bardzo szybko i ważne jest o to, że musimy ją zebrać. Zdobyto nowy przedmiot, pocztówka. Czemu mam te wszystkie wspomnienia? Jakim cudem się tu dostały? Idźmy dalej. Ok. Nie ma problemu. Odzyskane nowe wspomnienie, 3%. Ej, czy wspomnienia to jest jakby dodatkowa rzecz, czy... Czy może wspomnienia to jest coś, co odblokujemy przechodząc po prostu fabułę? No dobra, mam nadzieję, że nasze wspomnienia nie będą puste. W sensie, że chociaż wypełnimy je w połowie, jeżeli się nam to uda. Z taką mam nadzieję tutaj. Ale póki co... Musimy iść tutaj. Oj, nie podoba mi się tamto miejsce. Oj, nie podoba mi się. Ta uśmiechnięta buźka mówi jedno. Strefa bezpieczeństwa. Ten domek, albo to myślałem, że to jest buźka ze strzałką, a to jest domek z uśmieszkiem, czyli że bezpiecznie. No nie wiem, no nie wiem. To miejsce nie wygląda jak bezpieczne, wygląda jak pełne tych małych, głupich robali, które mnie irytowały. Szkoda, że nie mam... Szkoda, że nie mam jakiejś broni. Chciałem się z nimi przywitać tylko grzecznie. Dobra, na górę, na górę, na górę, kotek. Spadamy stąd. O nie, tam ktoś jest. Slumsy. Dotarliśmy do slumsów. Siema! To ja, kot!
Ale go zjumpscarowałem! Chłop się kota boi. Ty, alarm uruchomił, to chyba niezbyt dobrze. O. Zamknął. Dobra, uznał kota za niebezpieczeństwo, czyli nie będzie przyjaźnie nastawiony. Szybko spadamy stąd. Czym prędzej musimy się... Co jest z wami, roboty? Ej, czy was przypadkiem nie odkleiło? Przecież macie tutaj posążki kotów. Myślałem, że jesteście moimi wyznawcami. Tak samo jak ludzie kiedyś byli wyznawcami kotów. Dobra, czyli po prostu musimy iść. Niech będzie. Pędzimy przez slumsy. Cześć, robociku. Nie, nie potrzebuję latarki, możesz wyłączyć. Wyłącz latarkę. Oho, coś się wydarzy teraz ważnego. Dotarliśmy do kluczowego miejsca prawdopodobnie. Co tym robotom jest nie tak? Dawaj, dawaj, zamykamy, zamykamy. O co chodzi? No jeden chociaż musi być moim kumplem. O, o. Ty nie wyglądasz jak kumpel. Ty, będzie walka chyba. No nie. Pff, biedny kotek. Ale oczy mu się zaświeciły. Walka z bossem. Nie. Spotkaj. Ja myślałem, że walka z bossem. Aha. To nieźle, nieźle robocik powiedział. Posługują się swoim własnym językiem. Ty nie jesteś Zurkiem. Nie znam tu takich jak ty. Możesz pozostać w naszej wiosce jak długo i tak długo, jak nikogo nie zjesz. A, czyli one... Okej, czyli te roboty boją się tych Zurków. Czyli Zurki to są te robaczki. Robaczki, robociki dziwne. Headcraby. Dobra, uznali nas za niewroga. Bardzo dobrze, podoba mi się to. Uznanie mnie za niewroga brzmi nieźle. Zwłaszcza, że nie jestem wrogiem. I w ogóle zobaczcie na godzinę, była 99.99. To jest całe miasto robocików. Nieźle. Witam, roboty. Co tam u was? Mam nadzieję, że wszystko w porządku. W tym jakże niezbyt fajnym mieście. Okej, porozmawiajmy z nim. Wyglądasz na zagubionego. Czego ci potrzeba? Kartka pocztowa? Zdjęcie świata z zewnątrz. Co za bzdura. Ta winda nie działa. Wszyscy wiedzą, że nie sposób się stąd wydostać. Wszyscy poza nieznajomymi. Tyle, że oni odeszli. Z wyjątkiem Momo. Jeśli chcesz, możesz z nim porozmawiać, ale on już odpuścił sobie próby wydostania się stąd. I to był dobry pomysł. Mieszka na szczycie tego budynku z pomarańczowym neonem. Okej, czyli prawdopodobnie naszą misją teraz jest udanie się do Momo. Ponieważ roboty nie wierzą w to, naciśnij, aby poprosić o pomoc. Zawsze możesz prosić mnie o pomoc. Strażnik musi powinien porozmawiać z Momo, z wielkim budynku z pomarańczowym neonem. To nasza jedyna nadzieja na wydostanie się stąd. Czyli po prostu, te roboty mieszkają tutaj i nie wierzą w to, że winda kiedykolwiek zadziała i że kiedykolwiek wydostaną się z tego przeklętego miejsca. To jest winda. Jest wysoka, nie ma co ukrywać. Bite co najmniej z 15 pięter, jak nic. Chyba, że to nie jest winda. Nie, no jest winda, no widać, że to jest winda. No prawda, widzowie, no to jest winda. Chyba, że ja coś pomyliłem. Nieważne, pogadajmy z robotami. Podrapmy im troszkę dywanik. O, tak. Cześć, robociki. Przestraszyłeś nas, że hej, myśleliśmy, że jesteś Zurkiem. Pokaż. Och, ale śliczność. Joris. Ten robocik nie gada, ten gada. Ronin, naprawdę chciałeś pojechać windą? Nigdy nie wiedziałem, żeby działała, a jutro skończy 374 lata. Pokaż. Piękne marzenie, szkoda, że to tylko marzenie. Okej. Spotkaj. Po co tam iść? Tam nic nie ma. Okej, czyli to są jakby roboty, z którymi możemy pogadać. No i po prostu się czegoś dowiedzieć. Czy te roboty, tak, te roboty używają lodówki jako źródła światła. Przetłumacz. Jedynie nasi przodkowie potrafią rozróżniać te kolory. Powiada się, że kiedyś dominowały one na świecie. Zielony i niebieski, no jakbym cyk cyk. Planeta Ziemia. No i właśnie, to jest ta godzina 99.99. Ciekawie, dobra, idziemy do tego Momo. Musimy pogadać z Momo, to jest ważne. Tylko jest problem, bo musimy dostać się na górę.
A to nie wygląda jak łatwa misja. Chociaż... Nie ma tragedii, chyba po prostu mamy taką jedną dość dobrą kocią ścieżkę, która nas doprowadzi do tego Momo. I być może u niego czegoś się dowiemy, czyli jak odpalić windę. Chociaż on sobie odpuścił teorii. Roboty rzucają sobie farbę, ciekawe. Now. Tu coś będzie. Secret. O, 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 o. Nie ma przetłumacz, czyli nie ma sekretu. No szkoda. A tam może być sekret. Dobra, nie idziemy po prostu do Momo, bo widzę, że tutaj można naprawdę sobie nieźle poskakać po murkach. Ale jednak... O właśnie, mogę z tobą pogadać? Hej. Wapora to straszna niezdara. Odpuść sobie. To jest pewnie Wapora. Nie mówcie, że on będzie musiał mną rzucić. Nie, niemożliwe. Było dziwne. To jesteś Wapora? Nie ma. Spotkaj. Ostrożnie, muszę się skupić. Nie chcę zrzucić kolejnego wiadra. Trójkąt. Miałkłem. I wiadro spadło. Mały gaduła. No to niezły ze mnie kotek. Przeszkadzacz. Wkurzyłem roboty. Ale to może była część misji. Miałknięcie kota rozproszyło robota. Ciekawie, ciekawie. Porozmawiaj. Ups. No dobra. Ale czy to coś mi pomogło w jakiś sposób? Może pomogło, bo tam ten robot... Czekajcie, on otworzył drzwi. Czy to oznacza, że teraz możemy wejść do niego na chatę? Kiedy on coś tam krzyczy? Ta sprząta, czyli możemy wejść do niego na chatę. Idziemy, tam będzie sekret. Szybko, schodzimy, jak tu się schodzi? Tu. Tu. Dobrze. Co prawda prawdopodobnie nie musimy tędy iść, ale... Kotku, szybko! No zeskocz! Proszę, dziękuję. Ops, dobra, mamy to, udało się. Oh yeah! We got this! Siemka. Spotkaj! Wkurzony robot, znowu muszę uprzątnąć przed sklepem! Kosma! Przestań bawić się nad moim sklepem, ty niezdaro! Ojej, oj, wkurzony robot. Teraz możemy wejść tutaj. Czyli trzeba było wejść tutaj. Ale po co? Najgorsze jest to, że prawdopodobnie na ścianie jest jakiś obraz albo coś ważnego i ja nie będę w stanie się tam dostać. Ja, możemy wejść kotem do pralki? Koty lubią w pralce spać. Widziałem filmiki, widzowie, na TikToku. Koty tak robią. Może pranie musimy zrobić. Piłeczka. Ewidentnie tu jest jakaś misja. Poprośmy o pomoc robota. Aha, nie, dobra, tu będzie sekret. On nie pomoże przy sekrecie. Jesteś niedobrym robocikiem, który nie pomaga przy sekretach. Okej. Tu może. O. Zebrałem. Czyli ważne tutaj coś było. Jakiś detergent zebraliśmy. Super detergent spirytusowy. Pokaż. Okej, wygląda mi na wartościową rzecz. Na pewno da się wymienić u kogoś na coś ciekawego. Okej, czyli znalazłem... Dobra, czyli widzowie, przyszliśmy tutaj po to, żeby narobić śladów, łapków. I oczywiście powkurzać robota. Zostań moim kumplem. Czy jeżeli go będę tak długo wkurzał, to on w końcu się bardzo wkurzy? Ciekawe. Nie, chyba nie. Ale to byłoby ciekawe. Co nie? Dobra. Nie wiem, gdzie iść. O-o! Dobra, biegniemy. Szarża. Gdzieś tutaj było wejście. Tak, tak, tak. Tu były roboty. Nie, to są kolejne roboty. Więcej robotów. Ale my chcemy iść do tego najważniejszego, czyli... Tutaj i na samą górę, tam gdzie jest pomarańczowe światło. Na razie nie będę gadał ze wszystkimi robotami, bo pewnie i tak będzie okazja, żeby z nimi pogadać. Ale póki co zrobiliśmy sekret, czyli zdobyliśmy detergent, który możemy wymienić na coś. Tylko nie wiadomo na co i u jakiego robota, to jest ten problem. Ale udało nam się zrobić dodatkową rzecz, więc ja jestem zadowolony i napiszcie w komentarzu zadowolony, jeżeli dotarliście do 49 minuty tego odcinka, która właśnie teraz mija mniej więcej. Jestem ciekaw, czy jakieś osoby dotarły. Siema, śpiący robot. Te kręgi światła są naprawdę zjawiskowe, ale pewnego dnia chcę zobaczyć prawdziwe niebo. Kręgi światła? Poka.
O wow, tu są prawdziwe kręgi światła, o lol. Czyli oni tu mają światło w kręgach. Ops, dobrze kotku. Gdzie jest to pomarańczowe światło? Tam jest. Dobra, czyli dobrze szedłem. Zacząłem w dół nagle iść, tak z niewiadomych przyczyn po prostu. Nie, kot! Jo! O! O! Top 10 scariest moment in gaming. Kot spada z dachu. Dobra, hops. Na 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 na. Siema, Momo. Mam nadzieję, że... O, telewizor się zepsuł. Momo wkurzony. Kotek przyszedł. Siema. Spotkaj. To się nigdy nie uda. Czemu ich zostawiłem? Jestem teraz zupełnie sam. Hej ty, czego chcesz? Pokaż przedmiot. Zdjęcie świata zewnątrz? Chcesz się tam wybrać? Daj sobie spokój, to strata czasu, znajdziesz jedynie samotność i rozpacz. Moi przyjaciele też o tym marzyli, a teraz nie ma po nich śladu. Ja jestem sam jak palec. Nie mam pojęcia, gdzie mogli się podziać. Próbowałem się z nimi skontaktować, ale ten... Bi, 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 bi. Przekaźnik nie działa. Moi przyjaciele i ja robiliśmy notatki z naszych badań na temat świata na zewnątrz. Proszę, jeśli naprawdę chcesz tam wyjść, weź moje. Notatnik Momo. Musisz sam sobie poradzić, ja skończyłem z tym światem na zewnątrz, powodzenia. Dobra. Mamy notatki. Momo wydaje się być bardzo smutny. Tęskni za przyjaciółmi. Niech rzucę okiem na notatnik, który nam dał. Manifest nieznajomych. Z zewnątrz musimy chronić nasze siostry i naszych braci. Musimy teraz... Musimy trzymać się z dala od zurków. Podpisano Clementine z Baltazar, Doc oraz Momo. Zdaje się, że imię Momo dodano się później. Myślę, że powinniśmy odnaleźć pozostałe notatniki. Zdecydowanie. Tylko... Przetłumacz. Nieznajomi. Czy my... Piłeczka! Pyk! Nieźle, możemy się troszeczkę pobawić tutaj. Podrapać dywan, no i znaleźć chyba kolejne notatniki, mi się wydaje. Czas odnaleźć pozostałe 3, dzięki nim dowiemy się więcej na zewnątrz. Musimy sprawdzić opuszczone mieszkania w okolicy. Powinieneś być w stanie dostrzec wszystkie z dachów. Rozglądaj się za znakami nieznajomych. Okej, czyli to jest ważne, znaki nieznajomych. Ciekawość zabiła kota. O nie! Mamy odwrócone sterowanie! Au! Ojojoj! Ojojoj! I bum! Tak właśnie giną koty, widzowie. W ten oto sposób... Dobra, spadło. Mnóstwo ma tutaj ten Momo fajnych rzeczy, więc chciałbym potestować trochę. Mamy coś dobrego? Może w lodówce jakaś rybka? Nope, rybki brak. Niestety stwierdzam fakt, że rybki brak. Karmy mokrej również. Przykro mi. O, jaki fantastyczny obraz. A ten, jaka plaża. A, ale nie tutaj, Majorka. Ops, ops. I, a tam nie mogę na to na górę wskoczyć. Ciekawe, ciekawe. Ale mogę zrzucić kwiatka. Nie, nie mogę kwiatka zrzucić. Biurko. Biurko. Fascynujące biurko. Przetłumacz. Miasto to ma cylindryczny kształt, a jego średnia na jednym poziomie jest tu jeden. Miasto zdaje się posiadać sklepienie, za którym jest... Za którym, jeśli wierzyć moim książkom, skrywa się błękitne niebo. Czyli musimy wrócić do błękitnego nieba. No tak, w sumie kotek już widział błękitne niebo, ale spadł tutaj. Dobra, kotku, idziemy. Trójkąt. Drzwi do ostrzenia pazurków. I like it. Dobra, koniec ostrzenia pazurków. That's enough. Wychodzimy stąd. Dobrze. Symbol na ścianie odpowiada temu, który znajduje się w notatniku. Aha, czyli musimy iść tam. To mi wygląda na trop. Dobrze. Kotek wyrusza na przygodę. X. Yeah, boy. Let's go. Oh yeah. Jak ja mam się tam dostać? To jest na drugim krańcu. Dobra, lecimy. Chyba tędy. Speedrun. Ho, ho, ho. Ty, no i już jestem. Życie kota jest łatwe, zobaczcie. Hyc, hyc i już jesteśmy. Ale musimy znaleźć wszystkie notatniki, więc... Ważne, widzowie. Ważne, aby znaleźć wszystkie notatniki. O, co to jest? Nie mogę ostrzyć na tym pazurków? Ale możemy wszystko zrzucać, to jest klasyczne. Dobra, nieważne. Where is notatnik? Tu, 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 tu. Okej. Interesujące.
Fascynujące. Siema. Zbierz notatnik Clementine. Biorę to. Give me that. Notatnik nieznajomych to taki sam znak jak ten, który dał nam Momo. Ten należał do kogoś o imieniu Clementine. Wszystko idzie zgodnie z planem. Zdołaliśmy nawiązać kontakt z pozostałymi na wyższym poziomie, zanim przekaźnik przestał działać. Są w miejscu nazwie Śródmiasto, które najwyraźniej znajduje się pod kontrolą jakiejś złowrogiej potęgi. Rozmawiając z Momo, znam to spojrzenie. Nie wyruszy wraz z nami. Znajdźmy pozostałe notatniki. Okej. Dobra, czyli oni wyruszyli, a Momo został z niewiadomych Give mi to. Co to było? Co to jest? Partytura numer 6 na 8. Pokaż. To ochłonięcie. Co ja bym dała, aby to usłyszeć? No to no, dawaj jakieś muzykę i robimy. Chyba. Gramofon. Nie, chyba nie działa. Dobra, nie, to są tylko nuty, więc raczej tego nie zagramy. Dobra, gdzie teraz? Robociku, pokaż. Jeszcze tylko dwa. Musimy starać się poszukać mieszkania w okolicy, powinieneś być w stanie dotrzeć wszystkie z poziomu. Dobra. To było drugie. Więc jeżeli wejdę wyżej i wejdę w tryb rozglądania, to tam jest kolejne. Ale czy to nie było przypadkiem pierwsze? Nie, nie, nie. Tak, tu jest jedno. Tu jest drugie, tu jest trzecie. A tam jest czwarte. Dobra, to wszystko mamy jak na dłoni podane. Bardzo mi się to podoba. Tak więc biegniemy! Kocia szarża! Ćwiczymy przed uciekaniem przed tymi zurkami. Trening przed zurkami właśnie się rozpoczął. Oj. Hops. I hops. I hops. I lot. TV. Oj, oj. Ty, roboty, roboty, wszędzie roboty. Fajne, fajne. Teraz musimy dostać się do tego mieszkania. Okej. Okay. Jaka biblioteka? Ty, co jest grane? Ciekawostka, moja mama pracowała w bibliotece. Ale już jest teraz na emeryturze, więc nie pracuje, ale... No, takie właśnie są biblioteki, jest dużo książek. Przetłumacz. Jak rozwinąć swoją sztuczną inteligencję, tak aby być tak kreatywny, jak prawdziwy człowiek numer 42. Dobra. Zbierz. No ja tego nie zagram, robociku. Jakbyś ty zagrał, to byś zagrał, ale... Ile tu jest notatek? Za dużo. Za dużo notatek. Sterta książek. I stąd... Jumpa robimy gdzieś. Paweł Jumper. Dobra, nie da się. Gdzieś tutaj jest notatnik. Nawet książki w lodówce. Co się dzieje? Szał, normalnie szał. Sekretne miejsce. Tłumacz. Hej dog, wpadły mi w ręce klucze do twojego sejfu. Musisz bardziej uważać. Klucze do sejfu. Nie wystarczy ukryć sejfu za stertą książek. Dobra, wiemy już na pewno, że sejf jest ukryty za stertą książek. Gdzieś w tym miejscu. Sterta książek, czyli musimy pozrzucać książki. I wtedy dostaniemy się do sejfu, w którym będzie ukryte coś. Książka z kocią łapą. Dajcie mi ją. Chyba nie da się jej wziąć niestety. Kurczę, szkoda. Jestem ciekaw, co tam mogło być napisane. Sterta książek. Mogę po drabinie? Nie, kot nie może po drabinie. Tu coś jest. Tam się da wejść, czyli będziemy musieli jakoś poskakać tutaj. Safe! Just like that. Użyj klucze. Ale mam farta w tej grze, widzowie. Jest notatnik! Najcenniejsza rzecz z tego miejsca. Dobra robota, kolejny notatnik. Nice. Ten należy do kogoś o imieniu Doc. Po długich tygodniach badań zdołałem połączyć spektrometr z mocną lampą UV. Dzięki temu rozwiązaniu powinniśmy być w stanie odeprzeć dzurki stojące na naszej drodze. Pierwsza próba okazała się dość wybuchowa. Muszę przetestować to urządzenie w praktyce. Znajdźmy pozostałe notatniki. Dobra, jeszcze jeden notatnik nam został do znalezienia. Więc idealnie. I z tego co pamiętam, ostatni budynek jest tuż przed nami. Tak, bo tam nie sprawdzaliśmy. Tam był jeden, tu był drugi. Trzeci był notatnik u tego, u Momo. Natomiast ostatni notatnik będzie tam. Czyli w tym zabarykadowanym miejscu. Kocia szarża. Oj.
Ty, ja zapomniałem, że kotek miał chorą babkę na początku. A ja tu tak szarżuję jak głupi. Dobra, musimy wrócić, czyli tędy musimy przejść. Szybko. Hops. I hops. Siu, fru. Z tobą już nie chcę gadać. Dobra. O-o. To miejsce jest zabarykadowane. Jak ja mam się tam dostać? Tędy. O, dobra, da się. Da się. Da się. Może jakoś górą. Przetłumacz. Zasilanie wentylacji. Nie ma czegoś takiego jak zasilanie wentylacji. Jest, mamy wejście do tajnego mieszkanka. Jej! Sukces kota! To mały krok dla kota, ale wielki... Nie, to mały krok dla ludzkości, ale wielki krok dla naszego kochanego Filusia. Ja go dalej tak nazywam, a wy może w komentarzach napiszecie pod tym odcinkiem. Nie, my chcemy, żeby on się nazywał Admi. Nie wiem, to najgłupsze imię chyba, jakie wymyśliłem. Ostrzymy pazurki. I mamy wyjście. Zrobiłem sobie wyjście z chaty. Po prostu. Ops. No i to się nazywa monitor. No jeszcze taki dość przestarzały, ale w miarę okej. Ależ tu pięknie. Ale pytanie jest następujące. Co on tu miał? E-fajkę? Co jest grane? No tak wygląda, jak taka robotyczna e-fajka. Dziwne. W popielniczce to idealnie pasuje. Może ja po prostu mam tędy wyjść przez to okno. Chyba nie, wiecie, chyba nie. Jakby w teorii mogłoby się wydawać, że to jest wyjście i że trzeba tam pójść, ale chyba nie. Napijmy się troszkę wody. Gdzie może być ostatni notatnik? No ewidentnie to jest to miejsce, ale... Powiem wam szczerze, że go nie widzę. To mnie troszeczkę martwi. Lodówka. Łóżko. Nie było tutaj też robota, który sobie spał w... Tak powiem, wiecznej... Na wieczny sen zapadł. Dobra, może jednak musimy pójść na dół, jeżeli nie... Kota Pulta? Nie wiem, jakiś achievement dostałem za skakanie chyba. Tak, chyba musimy zejść na dół. Tak mi się wydaje, że chyba to jest to. Albo i nie? To miejsce wygląda ciekawie, zapamiętaj. Zapamiętałem graffiti, czyli to jest chyba jakiś sekret. Wyjątkowe, towarzysze tak bardzo się rozwinęli. Dawno temu ich prosta AI zaledwie naśladowała sztuczna inteligencja, naśladowała sztukę ludzi. Teraz to wszystko ich własne osiągnięcia. Ludzie często powtarzali, że tworzenie sztuki jest szczególnie ważne w ciężkich chwilach. Bez wątpienia żyjemy teraz w ciężkich czasach. Odzyskano nowe wspomnienie. That's nice. Nowe wspomnienie odzyskano. Ale wciąż nie zdobyłem ostatniego notatnika. Proszę o pomoc. Na wyższych poziomach nie znajdziemy na tych niskich. A, czyli jednak to musi być gdzieś wysoko. Czyli ja musiałem coś pominąć. No dobra, widzowie, trochę pograłem i okazało się, że w jednym z tych pudełek był notatnik. A to pudło przyczepiło mi się do ogona. I on, ten notatnik po prostu leży sobie tutaj, więc zbierzmy go. Just like that. Mamy wszystkie cztery notatniki. Ostatni notatnik, ten należy do kogoś imieniu Zbaltazar. Nie umiem czytać, sorry. Wszelki ślad życia organicznego zniknął z wyjątkiem tego, co nazywamy zurkami. Pożerają wszystko, co się porusza i rozmnażają się w zatwarzającym tempie, jakby bycie zamkniętym w tym przeklętym mieście nie było dość straszne. Och, jest też jakaś notatka. Jest napisane, że znalazłem wadę projektową przekaźnika, ale chyba wiem, jak ją naprawić tą usterkę. Oto równanie. To powinno pomóc Momo w naprawie przekaźnika. Jeśli udałoby się nawiązać kontakt z wyższymi poziomami, moglibyśmy się stąd wydostać. Pokażmy mu to, co znaleźliśmy. O, czyli teraz, jeżeli pokażemy Momo, że znaleźliśmy jakąś cenną rzecz, to on naprawi przekaźnik i skontaktujemy się z tymi na górze. Tak to przynajmniej wygląda. Z mojej perspektywy. Ale jak będzie? Tego nie wiemy, więc będziemy musieli po prostu pogadać z Momo, czyli znowu musimy iść na górę, niestety widzowie. Znowu musimy iść na górę, żeby z nim pogadać. Tak więc udajmy się tam czym prędzej. Taka jest nasza misja. Iść do Momo. Chyba będę musiał... Tędy chyba się da po prostu na skróty. Patrzcie, tu i tu i chyba już jesteśmy u Momo, tak mi się wydaje. Tak?
Tak, jesteśmy u Momo, więc w tym miejscu zakończymy sobie ten bardzo długi odcinek. Zapraszam na kolejny, który będzie prawdopodobnie za 2 dni. No i co? Napiszcie w komentarzu 1.05, jeżeli dotrwaliście do tej minuty. Elo!